Tym razem mamy do obliczenia całkę z takiej funkcji pierwiastek z 7x plus 9. To jest całka nieoznaczona i chciałbym wykonać tutaj całkowanie przez podstawienie. Tylko co tu by można było podstawić? No, pierwszy pomysł jest taki, żeby podstawić całe to wyrażenie, które tutaj jest pod pierwiastkiem, jako nową zmienną, na przykład tradycyjnie mogę ją nazwać u, czyli powiedzieć, że moja nowa zmienna u to będzie 7x dodać 9. Tylko, czy to będzie dobrze? No bo tutaj, jak to podstawię, nigdzie nie widzę pochodnej tej funkcji u, dlatego że jak obliczę pochodną, ile to jest du po dx, to to jest po prostu 7, dlatego że pochodna dziewiątki to będzie 0, bo to jest stała. No i tutaj nigdzie nie widzę tej siódemki, a w poprzednich przykładach było tak, że gdzieś tutaj ta pochodna się nam pamiętała i dało się zebrać właśnie pochodną tej zamiany zmiennej, zmiennych razem z dx do, do jednego wyrażenia. No, ale tutaj ta pochodna to jest po prostu stała. Na stałą to zawsze łatwo tutaj jakoś nawet wykombinować sztucznie, no bo wiemy, że jak mamy na przykład całkę z jakiejś funkcji a razy f od x, gdzie a to jest stała, to to jest to samo co a razy całka z f od x. Czyli taką stałą mogę swobodnie wyciągać przed całkę, czy wciągać pod całkę, to jest wszystko jedno. No więc tutaj możemy Coś pomnożyć i podzielić, tak żeby tutaj siódemkę jakoś wyprodukować. Więc ja to teraz zrobię, czyli może napiszę, że to jest tutaj dalszy ciąg tego. To będzie tak. Napiszę, że to jest 1 siódma przed całką, a pod całką będę miał pierwiastek 7x dodać 9. No, razy 7. Te siódemki się skracają. Razy 7dx. No i teraz już tutaj mam pochodną zamiany zmiennych razy dx, no bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że piszemy jak mamy du po dx jest równe 7, no to możemy zapisać to w postaci różniczkowej, że różniczka du to jest 7 dx. Czyli, że ta różniczka jest na 7 razy tej różniczce. No i tutaj wtedy to wyrażenie to jest po prostu moje du. Tu może wezmę innym kolorem, żeby oznaczyć, że to co tutaj mam to jest po prostu u. No, tak jak tutaj wybrałem, że U to jest właśnie takie wyrażenie. Czyli teraz mogę rzeczywiście tutaj zamienić zmienne i napisać, że to jest jedna siódma razy całka. Tutaj będzie pierwiastek. Pierwiastek po prostu z nowej zmiennej U. No i całka jest po tej nowej zmiennej DU. No i taką całkę to bardzo łatwo jest wykonać. Całkę z pierwiastka. No, może żeby tutaj to było bardziej przejrzyste, to napiszę, że to jest po prostu u do potęgi pierwiastek. To jaka to jest potęga? To jest potęga jedna druga. Może tutaj będzie łatwiej zauważyć, jak się stosuje ten wzór, który mówi, jaka jest całka z funkcji potęgowej. To będzie równe w takim razie. No jedna siódma, o stałej nie mogę zapomnieć. Razy. Całka z u do 1 drugi, no to będzie u, stosujemy wzór na całkę z funkcji potęgowej, do wykładnika o 1 większego, czyli jak tutaj mamy 1 drugą, to muszę do 1 drugiej dodać 1, 1 druga dodać 1, to jest 3 drugie. No i muszę to pomnożyć przez odwrotność tego wykładnika, czyli przez 2 trzecie. No i zachęcam cię do sprawdzenia, że to rzeczywiście jest dobrze, że jak się zróżniczkuje tę funkcję, 2 trzecie u do 3 to się dostanie u do 1 drugiej. No, i jeszcze muszę do tego dodać dowolną stałą c. No dobrze, no to to wygląda jak wynik, ale to nie jest jeszcze wynik ostateczny, dlatego że tutaj mam funkcję, która zależy od u, a tu mam funkcję od x. Czyli chciałoby się mieć z powrotem funkcję od x, no to nic, trudne, nic trudnego, no wystarczy wykonać z powrotem to podstawienie. Zamiast u zapisać, napisać 7x plus 9, zastąpić to w ten sposób. Czyli napiszemy, że to jest 1,7. No, i mogę przy okazji wymnożyć. Dobrze, może zrobię to w dwóch krokach, czyli mamy 2 trzecie. No i teraz tutaj mamy 7x dodać 9 w potędze 3 drugie. Dodać dowolna stała c. No więc mogę to jeszcze, tak jak powiedziałem, wymnożyć i będę miał 2, 21 7 razy 3 to jest 21 razy 7x dodać 9 do potęgi 3 drugie. No tutaj mam 1 siódma razy c, to będzie znowu jakaś, mogę napisać c przez 7, albo mogę napisać, że to jest dodać jakaś inna stała c' na przykład. Bo to jest wszystko jedno, jaka to jest stała, więc jak ją podzielę przez 7, no to będzie jakaś inna stała, mogę ją nazwać po prostu c'. Tak czy inaczej wychodzi taka funkcja plus jakaś dowolna stała, wszystko inaczej nazywa c czy c'. Czyli to jest ostateczny wynik. No i jak widać, znowu Całkowanie przez podstawienie sprawdziło się również w tym przypadku.